Rozbity samochód Roberta Kubicy robi ogromne wrażenie, kiedy oglądamy go na zdjęciach fotograficznych. Jeszcze większe, kiedy obserwujemy go na żywo. Robert Kubica, jak Państwo widzą, miał ogromne szczęście. Skoda, którą jechał, jest całkowicie zniszczona. Zajrzyjmy do środka, jak wyglądają te zniszczenia właśnie od wewnątrz. Proszę zobaczyć, tutaj dokładnie w tym miejscu przeszła ta bariera, która wbiła się w prawą nogę Roberta Kubicy, raniła także jego prawą dłoń. Tu możemy zobaczyć Kubica, Gerber, polskie flagi, numer startowy 4. No i sprawdźmy, jak wygląda ten samochód z tyłu, ponieważ ta bariera przebiła się przez cały pojazd. Przeszła, jak widzieliśmy na zdjęciach fotograficznych, właśnie w tym miejscu. Ten samochód odnaleźliśmy 400 km od miejsca, gdzie odbywał się rajd wokół Andory. Został on skonfiskowany przez policję włoską. Nam pozwolono zrobić tylko kilka zdjęć tego pojazdu. No i Państwo możecie zobaczyć, jak on został bardzo zniszczony. Teraz ten samochód jest w jednym z włoskich warsztatów samochodowych. Czeka prawdopodobnie na pierwsze badanie. Państwo możecie zobaczyć m.in., jak wygląda kierownica Roberta Kubicy. Jest bardzo pogięta. No i sprawdźmy jeszcze, jak wygląda ta strona, z której interweniowali strażacy i próbowali wyciągnąć polskiego kierowcę. O, właśnie tutaj mamy drzwi. Jak widać, Roberta nie wyciągnięto przez przednie drzwi, tylko rozcięto właśnie tą tylną część samochodu, żeby go móc z tego samochodu wydobyć. Nam udało się dowiedzieć, że w tym samochodzie była zainstalowana jedyna kamera. Nagranie z tej kamery zapewne będzie kluczowym dowodem w śledztwie, które jest już prowadzone przez włoską prokuraturę. Ta kamera i to nagranie zostało oczywiście skonfiskowane. Czy ono ujrzy światło dzienne, tego na razie nie wiemy. Polski kierowca wraca powoli do zdrowia. Wiemy o kolejnych operacjach, które mają zostać przeprowadzone zarówno w czwartek, jak i w poniedziałek. Także Robert Kubica będzie wypisany ze tego oddziału intensywnej opieki medycznej. No i wraca do zdrowia. Aż trudno uwierzyć, kiedy patrzy się na ten pojazd, że Jakub Gerber, który siedział po stronie pilota, w tym wypadku nie ucierpiał. Tu widzimy dokładnie to miejsce, przez które przebiła się ta bariera chroniąca kierowców podczas rajdu Andora. Niewiele brakowało, naprawdę niewiele brakowało. Proszę zobaczyć, jaka jest ogromna ta dziura tutaj w tym miejscu. Praktycznie wszystko zostało tutaj przebite i zniszczone. Tu jest miejsce kierowcy. No, można powiedzieć, że Robert Kubica miał bardzo dużo szczęścia, patrząc na wrak tego samochodu. Jeszcze więcej szczęścia miał Jakub Gerber.